Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii LEGO Jurassic World na tym kanale. Lecimy od razu bez gadania z następnym poziomem. Czy ja mogę tym jechać? Nie mogę, musimy być na piechotę, więc to po prostu zróbmy. Dzisiaj rób... Okej. Okay. Jak widzę, to jest na rzeczy, nie mogę sobie przez to przesunąć. Straszne utrudnienie. To możesz... Aha, dobra, to jest to przejście dla... Kurdupki, nie zauważyłem. Musiałbym tu jakąś maszynę. Tutaj trzeba kręcić, kręcić, robimy sobie... naturalnie przejście. Chodźcie, bo ja już widziałem, że doktor Grant jest tutaj jak najbardziej potrzebny, bo tutaj trzeba było coś tam wykopać, żeby dostać się na górę. Jechać teraz ty. Siup, 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 siup. Aha. Aha, dobra, ja tu muszę tylko A naciskać. Myślałem, że się będę musiał w jakiś sposób bardziej wysilić i... A ja wam mam zrobić wejście tutaj, czy... Nieważne. Aha, bo oni też po prostu mogą po tym wchodzić. Zapomniałem, myślałem, że tylko ona może. Cicho tutaj, strasznie, strasznie cicho. Ale za chwilę się to zmieni. Bo za niedługo powinniśmy dojść do poziomu. Nie wiem, co tutaj szczególnego by się miało dziać poza właśnie poziomem, bo znajdujemy się w środku parku, tak, i to w nocy. Raczej jedyny element to tu. Czemu ty się tego nie złapałaś? Jedyny element to tutaj jest jakiś właśnie ewentualny parkour i tutaj po raz kolejny musimy coś wykopać, dlatego użyjemy do tego tej naszej słynnej łopatki. Po raz kolejny możemy budować z kości. Fantastycznie dostanie się na górę. I tutaj powinien być już chyba poziom. Dokładnie tak. Ok, jeszcze oczywiście ekran ładowania. No jak już by inaczej. Oglądajmy. Ok, czyli już zostajemy tutaj rzuceni. Uciekamy przed dinozaurami. Dlatego po prostu biegniemy do przodu. Ja przepraszam, jeżeli w pewnych momentach milczę, ale po prostu nie mam bladego... No nie! Nie wiem, to mi zestawał się. Nie mam bladego pojęcia, co mogę powiedzieć w danym momencie. Dlatego będę się po prostu skupiał na komentowaniu samej gry. Po raz kolejny dynamiczna ucieczka. Ciekawe, ile razy nas to jeszcze czeka. Teraz dopiero drugi raz, pamiętajmy. I teraz schowamy się za tym drzewkiem. Przychodzi dinozaur numer 2. No, tym razem nieco groźniejszy dla nas. Something went wrong. I'm gonna go get the power back on. You can't just stroll down the road. I think I can follow this and
then talk you through it. Come on, let's go. Come on, this way. A to nasz element. Czyli już dobrze znana nam wszystkim kiełbasa. Bo cóż innego można wykorzystać. Zatem udajemy się włączyć zasilanie. I cóż będzie trzeba, wydaje mi się, troszeczkę bardziej pokombinować niż po prostu iść przed siebie. Dlatego możemy jeszcze zejść tutaj na sam dół, ale tutaj jest nam potrzebny ktoś, kogo chyba nie mamy. Dokładnie. A więc tam się nie dostaniemy. Szukajmy zatem czegokolwiek innego, co mogłoby nam pomóc. Okej. Okay. Okej, okay, znaleźliśmy bursztyn, czyli powinniśmy dostać potem nowego dinozaura, na którym będziemy mogli pokierować. Zresztą o tym dowiemy się pod koniec poziomu i dowiemy się również, jaki to dinozaur. Klucz, jest nam potrzebny klucz, który prawdopodobnie będzie się znajdował gdzieś tu. Trzeba wszystko porozmawiać, gdzieś się pewnie będzie znajdowało. Okej, okay, tutaj potrzebujemy Roberta, pana tropiciela. Tropi. Tropi i czy coś wytropi? Okej, wytropił coś. Wykopał. Mamy klucz. Dobra, mam wrażenie, że w ten sposób jest troszeczkę szybciej jak skacze. Choć chyba niekoniecznie. Wytłumaczcie mi tylko, dlaczego my się tutaj skradamy, skoro to jest w pewien sposób ta część zbudowana przez ludzi, więc... Nie wiem, czego mielibyśmy się tutaj obawiać, chociaż tam był ten element w filmie, przynajmniej z raptorami, to tutaj nie było pokazane, że one się na nas tak jakby kampiły w tym czasie, kiedy my się próbowaliśmy przedostać do tego właśnie tutaj miejsca. Więc może dlatego właśnie się skradamy. Okej. Okay. A co ty jeszcze żeś tam nie przeżywał? Te typy mają ewidentny problem z parkurem. Dobra, przejdź sobie dalej, kolego. Zobacz sobie to. Odzyskaj te pieniądze, które straciłeś zgodnie wpadając w trapaść. Teraz to trzeba zakręcić. Wszystko zakręcone, elegancko możemy iść dalej. To co, masz metalowe schody? Tutaj znamy. Ja już to zrobiłem. No, to jest właśnie dokładnie to, o czym mówiłem. Czyli te... Bodajże właśnie raptory, ale tak, tak, raptory są osoby, które nas tutaj będą straszyć. Czy tym razem się tutaj znowu? Przejście dla kurduki, nie jesteśmy w stanie z niego skorzystać niestety, ale ponownie jest to element po prostu dodatkowy. Przemieśćmy się dalej. No tutaj nic nie ma ewidentnie. Ale widzę, że jest tarcza, którą można zestrzelić i iść dalej. Widzę skrzynię. Do skrzyni nie mamy dostępu, jak widzę, bo skrzynia jest... A! No dobra, no chyba, że w ten sposób. I teraz czy ja mogę sobie to otworzyć? Mogę sobie. You've got to pump up the primer handle in order to get the charge.
Tak więc użyjmy rączki. Aha. Pompujemy napompowane. I ponownie kat stęka. Mr. Hammond, I think we're back in business. Ale cóż to. Oh, Mr. Arnold. No tutaj był inny element. Przynajmniej w filmie. W filmie było tak, że no nie znalazłem całego pana Argolda, ale jedynie jego rękę. Natomiast jak wiemy, jest to gra, która kieruje się również do dzieci, dlatego nie mogą tutaj takich makabrycznych elementów przedstawiać. I teraz wydaje mi się, że powinniśmy jak najszybciej stąd uciekać, ale no cóż, po drodze są różne elementy poboczne i tak dalej, dlatego tego po prostu nie robię. Aha, tutaj pan tropiciel musi wytropić, to tym bardziej biec teraz nie będziemy. Dobrze, niech pan tropiciel trafi. Uwaga, teraz sobie tutaj roślinkę wyhodujemy elegancką. I za pomocą tej roślinki będziemy mogli się dostać na górę. O, tak. Dobrze, tylko troszeczkę zgubiłem nasze postacie, które są może. I teraz trzeba zbudować wejście dla pana Roberta, natomiast nie będziemy budować, a ponownie wyhodujemy sobie roślinkę. Okej, całkiem nieźle. Wejdę na górę, bo nie jestem pewien, czy mam na tyle rozwiniętą sztuczną inteligencję, żeby wejść samemu. Dobrze. Aha, tutaj się musimy skradać. No dobrze. Aha, dobra, trzeba namalać. Tutaj się właśnie zastanawiam, czy to są w krzakach prosto przed nami, nie było właśnie przed wejściem do tego pomieszczenia z zabezpieczeniami. Chyba właśnie tak było. I to jest właśnie ten element, o którym mówiłem, że właśnie występowały te raptory. Tutaj zostało to wykorzystane troszeczkę na odwrót, no, czyli że najpierw włączyliśmy zabezpieczenie, a później dopiero z tymi raptorami się spotykamy. Jasne, oczywiście w trakcie powrotu wyglądało to tak, że musieliśmy uciekać. W filmie również tak było. Tylko po prostu dzięki tym dialogom na pewno wydaje mi się ciekawiej. Dlatego zostało to tak wykorzystane. Tak mi się wydaje. Dobrze, ale kolega widzę, nie ma rozwiniętej sztucznej inteligencji, więc to idź tam, sobie to nie denerwuje. Sztuczna inteligencja na poziomie powinna być w miarę dobra. O kurde, denerwuje mnie to skradanie się strasznie. Ale kolejny raptor próbuje nas pożreć. Ja dostał tylko dwa razy i już mam gdzieś. A my dzięki temu możemy szybciej przemieszczać się do przodu. Fantastycznie, będzie katapulta i to mi się nie podoba, bo ja mam problem z... Okej. Albo nie, to nie będzie katapulta. Już myślałem. I cieszę się, że to nie katapulta, bo ja wiem, że mam problem z korzystaniem z niej. Choć może to się dla kogoś wydawać najprostszą rzeczą na świecie, ale ja miałem z tym pewien problem. Nie mogłem skumać mechaniki. Oczywiście, poradziłbym sobie i to bez żadnego problemu, natomiast słabe mam skojarzenie z tą katapultą. No nie mogę, dotropiliśmy się kolejnego przeciwnego nam stworzenia, to jest bardzo niefajne, ale dobrze, już się dotropiliśmy. Strasznie się ten ekran teraz... Wow! Musimy obstawiać, gdzie jest. Jak mi się wydaje, czy on teraz straci te... Nie straci.
Musimy trafić w ten konkretny punkt. Gdzie on jest? Ajajaj, słabo. My chodem po nim. Całkiem nieźle. Wykombinowali. Ale pytanie, czy to teraz zależy od... od losowego, czy... Mi się wydaje natomiast, że on jest teraz tu, bo to się jako ostatnie poruszyło. Tak, to chyba nie będzie zależeć od losu. Tak, to zależy od tego, które ostatni raz się poruszy. Dokładnie o to tutaj chodzi. I teraz ostatni raz. Fantastycznie, udało się go pokonać. Pytanie, czy on nas jeszcze teraz zaatakuje, czy po prostu już pójdzie. O, już koniec. Szybko poszło. Dobrze, najbardziej mnie w tym momencie interesuje, jakiego tego dinozaura zdobyliśmy. Tylko jeden mi został, a myślałem, że jeden zdobyłem. Ale widzę, że się pomyliłem. Dobra, widzę, że niektóre postacie odblokowują po prostu. Nawet nie musiały występować w tym poziomie konkretnym, nie musieliśmy tak widzieć na oczy. Po prostu po kolejnym etapie odblokowujemy. Tak samo jak pojazdy. Są dostępne do kupienia. Uwaga, uwaga. Velociraptor. Mówiłbym, będzie na pewno ciekawe. W sumie, że jakiego innego mogłem się spodziewać, skoro to z nimi właśnie mieliśmy do czynienia. Ale cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie i cześć.